Ponad 58 milionów złotych kosztował podlaski system informacyjny e-zdrowie. Opublikowany właśnie raport z kontroli NIK daje do myślenia, ponieważ w żadnym ze skontrolowanych podmiotów leczniczych objętych systemem nie zapewniono pacjentom i lekarzom dostępu do kompletnej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Tylko w 4 na 10 skontrolowanych podmiotów leczniczych zagwarantowano rejestrację do wszystkich poradni specjalistycznych na pełne godziny ich funkcjonowania. Statystycznie nie więcej niż jedna z ponad 1400 rejestracji na wizytę do poradni specjalistycznych była rejestracją elektroniczną. Zaledwie w jednym podmiocie raporty dostępne dla organów założycielskich przez portal menedżerski były zgodne ze stanem faktycznym, ustalili inspektorzy izby. O samym systemie NIK wypowiada się jednak pozytywnie, podkreśla jego nowoczesność oraz użyteczność i wskazuje, że wystarczy zmiana nastawienia i otwarcie się na użytkowników na nowe narzędzia, by regionalna platforma e-zdrowie zaczęła działać z korzyścią dla wszystkich – pacjentów, medyków i urzędników. W ocenie NIK zabrakło odpowiedniego, profesjonalnego podejścia do wdrożenia projektu. W skontrolowanych placówkach nierzadko nawet nie podjęto próby przekonania personelu medycznego do korzyści płynących z nowych rozwiązań informatycznych i nowych możliwości. Dla przykładu, w żadnym podmiocie leczniczym nie wprowadzono elektronicznego obiegu dokumentów, do czego miał posłużyć zakupiony za ponad 700 tysięcy złotych system. Grzechów, zarówno leżących po stronie urzędników i medyków, NIK wylicza całkiem sporo. Zdaniem inspektorów działania informacyjne o portalu zostały potraktowane wręcz po macoszemu. Na etapie wdrażania projektu w 2016 roku tylko nieliczni mieszkańcy wiedzieli o oferowanych elektronicznych udogodnieniach, a ci, którzy wiedzieli, zniechęcali się, gdy ich rejestracje nie przebiegały w sposób należyty i, co istotne, skuteczny.